Hello, welcome to Movies and Learn. Today I've got something special lined up. We're turning to Oscar-winning films, the finest in cinema, not just for the stories or performances, but for the rich and authentic English dialogue. You might already know how crucial it is to sound natural when speaking English, and what better resource to learn from than the characters in these critically acclaimed films? Today, we're going to dissect seven memorable phrases from Oscar-winning films and learn how to use them in our everyday conversations. Remember, they aren't just phrases. They're pieces of culture, reflections of genuine conversations that can help you sound even more natural in English. So, grab your popcorn, settle down, and let's delve into the realm of Oscar-winning English. Let's begin. Nazywam się Patryk Walkowicz i od lat jestem trenerem języka angielskiego. Specjalizuję się w pracy poprzez filmy, seriale, podcasty i inne materiały anglojęzyczne. Także jeśli przemawia do Ciebie taka forma nauki, możesz subskrybować ten kanał. Przejdziemy teraz do pierwszej słynnej kwestii z filmu i będzie to The Godfather. I'm gonna make him an offer he can't refuse. Mamy tutaj I'm gonna make him an offer he can't refuse. Złożę mu propozycję nie do odrzucenia. I tutaj mamy słowo offer jako propozycja. I mamy tutaj gonna, czyli nic innego jak szybko wymówione going to. On po prostu mówi o tym, co zamierza zrobić. Bo to jedna z funkcji going to właśnie. I'm going to do something. I'm gonna make him an offer he can't refuse w tym wypadku. I tak, mamy tutaj make an offer. To jest zaproponować coś, złożyć jakąś propozycję. Make an offer. I w tym samym zdaniu mamy też drugi zwrot. Mamy refuse. An offer. Odrzucić tą propozycję. Refuse an offer. Albo możemy tą ofertę przyjąć, zaakceptować. Accept an offer. Także mamy trzy w jednym, ze słowem offer. Make an offer, refuse an offer i accept an offer. Spójrz jeszcze raz. I'm gonna make him an offer he can't refuse. Przejdziemy teraz do kolejnej kwestii, tym razem z filmu Titanic. I figured life's a gift, and I don't intend on wasting it. Badajmy tutaj słowa I figure life's a gift, and I don't intend on wasting it. Zajmijmy się najpierw początkiem. I figure life's a gift. I figure to taki potoczny wariant I think. I figure life's a gift. I think life's a gift. Uważam, że życie jest darem, takim cennym prezentem, który otrzymujemy. Life's a gift. I dalej, I don't intend on wasting it. Mówi tutaj, że nie zamierza go zmarnować, tego daru. Słowo intend znaczy właśnie zamierzać coś zrobić. I mówi tu intend on wasting it. To dość potoczny wariant o wiele bardziej standardowego intend to do something. Czyli standardowo powiedzielibyśmy I don't intend to waste it. Czyli I don't intend to do something. Mamy taki zwrot. Natomiast on używa tutaj bardziej potocznego wariantu. Posłuchajmy jeszcze raz. I figure life's a gift, and I don't intend on wasting it. Przejdziemy teraz do słynnej kwestii z filmu Moonlight. At some point you gotta decide for yourself who you gonna be. Can't let nobody make that decision for you. Bohater mówi tutaj, at some point you've got to decide for yourself who you want to be. Przyjrzyjmy się teraz kilku elementom tego zdania. Zaczyna słowami at some point. W którymś momencie, czyli mówimy tutaj o momencie w czasie. Po polsku moglibyśmy powiedzieć, że chodzi mi o to, że prędzej czy później musisz podjąć taką decyzję. To jest nic innego jak inny wariant have to, używany najczęściej w mowie. To samo co you have to decide. Czyli mamy at some point you've got to decide. I mamy decide for yourself. To zdecydować samodzielnie, podjąć taką samodzielną decyzję, taką najlepszą dla siebie. Decide for yourself. A co do czego? Who you wanna be. Czyli kim chcesz być. Wanna to nic innego jak szybko wymówione. Want to. Who you wanna be. No, bardzo często możemy usłyszeć coś takiego w mowie. Wcześniej mieliśmy gonna, going to, a tu mamy wanna. Want to. I przejdziemy do drugiego zdania, które mówi Can't let nobody make that decision for you. Tutaj też zaczynam mocno potocznie, bo pewnie słyszałeś już, że w angielskim nie używamy podwójnych przeczeń. Czyli standardowo powiemy Can't let anybody make that decision for you. Nie możesz nikomu pozwolić podjąć tej decyzji za ciebie. Natomiast on tutaj mówi Can't let nobody make that decision for you.
Mocno potoczne, tak naprawdę niepoprawne, natomiast takie rzeczy też się zdarzają. Swoją drogą mamy tutaj też pominiętą osobę. You. Powiedzielibyśmy you. You can't let anybody make that decision for you. Natomiast w codziennych sytuacjach ta osoba często jest pomijana. Dalej mamy make a decision. W tym wypadku make that decision, no bo on mówi o tej decyzji co do tego, kim chcesz być. Także tutaj w tych dwóch krótkich zdaniach sporo się dzieje, też sporo możemy się z tego nauczyć. Posłuchaj jeszcze raz. At some point you gotta decide for yourself who you want to be. Can't let nobody make that decision for you. Przejdziemy dalej. Będziemy mieć słynny cytat odnośnie radzenia sobie z różnymi życiowymi trudnościami. Z filmu Finding Nemo. Spójrz. When life gets you down, you know what you gotta do? I don't wanna know what you gotta do. Just keep swimming, just keep swimming, just keep swimming, swimming, swimming. Tutaj mamy słowa when life gets you down, czyli kiedy życie staje się ciężkie, kiedy życie cię przytłacza, when life gets you down, tak ciągnie cię w dół jakby, możemy sobie skojarzyć, when life gets you down, do you know what you gotta do? Wiesz, co powinieneś zrobić? Oh, gotta do, to też taka bardziej potoczna wersja have to do. Do you know what you have to do? Wiesz, co powinieneś zrobić? Do you know what you have to do? I tutaj ten słynny cytat, just keep swimming. Po prostu płyń dalej. Czy w bardziej ludzkiej wersji, po prostu idź dalej. Just keep swimming. Tutaj w wersji bardziej rybiej, I guess. Just keep swimming. Spójrz jeszcze raz. When life gets you down, you know what you gotta do? I don't wanna know what you gotta do. Just keep swimming, just keep swimming, just keep swimming, swimming, swimming. Przejdziemy teraz do kolejnej słynnej kwestii, tym razem z filmu Forrest Gump. Spójrz. My mom always said, life was like a box of chocolates. You never know what you're gonna get. Tutaj Forrest mówi, my mom always said, life was like a box of chocolates. Czyli jego mama, już nieżyjąca, zawsze porównywała życie do pudełka czekoladek. I tutaj w pierwszym zdaniu możemy zaobserwować charakterystyczny element języka angielskiego, mianowicie następstwo czasów. Chodzi w nim o nic innego jak o to, że czasy muszą się ze sobą zgadzać. Spójrz. Forrest zaczyna w czasie przeszłym. My mama always said. Czyli moja mama mawiała, mówiła. My mama said. I to, co następuje po tym, też z tym czasem przeszłym musi się zgadzać, musi do niego pasować. Też musi należeć do tej przeszłości. Dlatego właśnie mówi life was like a box of chocolates. Bo mamy to następstwo czasów. Z tego samego względu mówimy też na przykład I thought you liked this film. Myślałem, że podoba ci się ten film, że go lubisz. Natomiast tutaj w angielskim mamy dwa razy czas przeszły. I thought you liked this film. Myślałem, że ci się on podoba. Mimo, że dalej ci się podoba albo nie teraz, to w angielskim użyjemy tutaj też czasu przeszłego, tylko dlatego, że te dwa czasy muszą się ze sobą zgadzać. Tak zwane następstwo czasów. Jak zaczynamy w czasie przeszłym, I thought, no to dalej kontynuujemy, you liked it. I thought you liked it. Natomiast Forrest tutaj cytuje słowa swojej mamy, coś co mawiała. My mama always said, life was like a box of chocolates. Też dwa razy. Czas przeszły. I przechodząc do kolejnego zdania. You never know what you're gonna get. Nigdy nie wiesz, co ci się trafi. You never know. Nigdy nie wiesz, what you're gonna get. Co dostaniesz. Posłuchaj jeszcze raz. My mom always said, life was like a box of chocolates. You never know what you're gonna get. A idąc dalej, mamy kolejną życiową kwestię. Tym razem The Wizard of Oz. There's no place like home. Mamy tutaj bardzo popularne stwierdzenie there's no place like home. Po polsku powiemy nie ma to jak w domu. There's no place like home. Tak to jest bardziej dosłownie, nie ma innego takiego miejsca jak dom, home. There's no place like home. To właśnie angielski odpowiednik nie ma to jak w domu. Posłuchaj jeszcze raz. There's no place like home. There's no place like home. Na koniec przyjrzymy się jeszcze jednemu słynnemu zdaniu z Truman Show. Good morning. Morning. Good morning. Oh, and in case I don't see you, good afternoon, good evening, and good night.
Tutaj bohater wita się rano ze swoimi sąsiadami, po czym dodaje swoją słynną kwestię: "Oh, and in case I don't see you." I na wypadek, gdybym się już później z wami nie widział, "In case I don't see you, good afternoon, good evening and good night." Także mamy tutaj in case, czyli na wypadek, gdyby coś tutaj się nie wydarzyło, gdybyśmy się już nie spotkali. In case jest przydatne też w innych codziennych wymianach, na przykład call me in case you need anything, czyli zadzwoń, gdybyś czegoś potrzebował. Call me in case you need anything. Albo I always take my charger in case my battery died. Czyli zawsze biorę ze sobą ładowarkę na wypadek, gdyby rozładowała mi się bateria. In case my battery died. W angielskim często o rozładowanej baterii właśnie mówimy o tym, że it died. Dość drastycznie, ale tak się przyjęło. In case my battery died. A my spójrzmy jeszcze raz na słowa z Truman Show. Good morning! Morning! Good morning! Oh, and in case I don't see you, good afternoon, good evening and good night. To była już ostatnia kwestia. Jeśli ci się podobało, zostaw komentarz, daj łapkę w górę, a jeśli przemawia do ciebie taka forma nauki, zapraszam cię do subskrybowania tego kanału. Do zobaczenia!